że jestem w stanie zrobić bibliotekę w tym momencie. Na te wszystkie bonusy. Ale pierdolną. No cześć, boys. 22:19. Łyk kawy przed siłownią, tak zwaną pakernią. Spojrzenie w otchłań. Ty. O, dopiero teraz przerenderowało. Tam wcześniej było totalna otchłań. Ej, zajebiście to wygląda. Kurde. Teraz moje pytanie. Co robimy dalej? I tutaj mówię zupełnie seriously. Bo jaki jest plan? Co robimy w ogóle z punktami nauki? Czy mam to zainwestować w broń jednoręczną? Nie głupie by to było. Ale na początek walka. Pytanie... Czy te Corinis szkielety mają wartościowego cokolwiek? Bo wiem, gdzie jest jedna miejscowa, gdzie jest unikatowa broń. Tylko gorsza od tej, którą tu posiadam. Także not... fucking worth. Not worth. Ty, dobrze odbieram tym szkieletom. To nie zmienia faktu, że nadal mogę bić pojedyncze szkielety, tylko. Silniejszym wersją nawet nie podjeżdżałbym, nie próbował cokolwiek zrobić, bo nie ma sensu. Pomyślmy, co ja mogę zrobić w kolonii górniczej tutaj, oprócz farmienia? Bo jeszcze jakieś tam potwory do wybicia są. Czekaj. Jakby się udało rozdzielić wargi, to bym sobie wyczyścił tutaj teleporter, miejsce do... Nie to! Ja pierdoli. Teoretycznie dobrze by było nauczyć się leczenia z spela albo z runy. Runę to z kolei musiałbym zrobić, cholera. I później cały czas regeneracja many od trzeciego rozdziału i bym się leczył za free, no niby. Tak by wychodziło, nowicjusz. Ty, oni nic kompletnie nie mają. Kmioty pierdolone. Chyba, że w tej skrzyni jest ta runa, ale to... Nic się nie zmieni. Widzisz, już mi lepiej. Znowu LOL. Kumacie, że to... pułapka była, XD. Ja pierdolę. I oni go nie są w stanie, to jest właśnie piękne, mówiłem, że te szkielety są broken. Bo oni nic mu nie odbiorą, kompletnie nic, po zero. Dobra, nieważne. Nic w tej skrzyni i tak nie było, chyba. Dziwne, że taka pułapka. No, ale okej. Teraz będąc tutaj... My coś możemy przyfarmić. Wydaje mi się, że... Tak średnio. Tu potwory raczej mocne są. Ja teoretycznie jestem gdzieś tam w stanie pokonać nawet niektórych bossów. Szczura z Jarkendaru. Ty, a może pora wybrać się do biblioteki? O! Tylko, że tam orkowie z kolei, cholera. Tutaj jakiś ziomek. Knecht. Knecht. Co to jest, kurde, knecht? To jest coś po niemiecku. Zgaduję, że tego się tak nie, ani nie czyta, ani nie wymawia, no ale... Rozumiecie, jestem troszkę, można powiedzieć... prostakiem w tychże kwestiach, językowo. Kurczę, lingwistycznych. Także tak. Ja muszę farmić postać.
A tu nie ma już potworów powybijane. Czy. A, przepieprzone jest to, że głupi goblin się na mnie rzuci. Mam nadzieję, że to jeden warg. Proszę, niech to będzie jeden warg. No i dwa! A pierdole. Dobrze, że mnie na hita nie robią. Ej, lipa jest straszna, bo rzuca się na mnie czarny goblin, nie? A bije mnie większość potworów. W sensie nie większość, tylko agro łapie się z większości. Z całej tej gru. Padam. Padam. No, to było pewne, że padnę, bo przecież oni spamują i mogą atakować w biegu dość efektywnie. To czekaj, byłem tutaj. Jeszcze raz do przełęczy. I teraz już zajmę się questami, bo wiem, gdzie mam biec. Jako, że tam już nie ma. Myślałem, że po farmie. Sorry, panowie, że takie zamulenie, ale myślałem, że po farmie pofarmić się tam nie da. Także idziemy od razu do tego wodospadu, gdzie miało być chyba złoto albo ruda, Alepa? Czy tam innego ziomka? Tam co u Xardasa przyzwaliśmy ducha. Także taki finał powinien być teoretycznie tego questa. Ja nie wiem, może tam się to jakoś kontynuuje. Ale wydaje mi się, że nie, że dosłownie idziesz, podnosisz rudę i tyle. Także, boys, we shall see about that. Boję się, że czerwone jaszczurki zbiorą agro. Jak będę za blisko, ale jak widać, nie. Nie pierdol. Czerwony się zeźlił. One chyba nie mają super wysokich statystyk. Duży damage, podpalanie, czyli DPS. Jak cię podpali, to DPS-uje, ale dzięki temu, że mają duży damage, defa im chyba obniżyli. Oho, orkowie. Tutaj trzeba uważać. Orkowie, wargi. Jeszcze więcej orków. Tyle dobrze, że to już mnie nie one-shotuje. To jeszcze gdzieś tam. Fajny ogon się ciągnie za mną. Tutaj, pod tym teoretycznie wodospadem jest quest. Jeszcze można powiedzieć chłopcom, że wybiłem topielce i to. No, tu jakieś tam punkty doświadczenia będą, jak im powiem, że wybite. Leczonko. Tutaj ten gość będzie, który mówi: nie dotykaj! Nie dotykaj. Coś nie tak. Naprawdę, odkąd na prób. Ale przecież nie. Stać! Kto idzie? Nie chcesz mnie chyba. Muszę. Ta pieczeń pachnie wspaniale. Nie dotykaj! Hej! Co spanikował? Dobra. Dajcie mi. Pozbyłem się. Czy te. Dajcie mi. Expo. Bardzo fajny klimat jest w ogóle w Górniczej Dolinie. Jest taki soczysty. Nie wiem, no takie osaczenie czuć. Czuć, że chłopy się boją. Zdaje się, gobliński berserker tu jest, nie? Berserker. No, to jeszcze go nie ruszę. Wiecie, jakie on ma pojebane staty? Cholera. Nie wiem, co się dzieje. Chyba za mało kawy wypiłem. Natomiast taki berserker, już pokazywałem, jest w stanie upierdzielić. No pewnie z cztery jaszczury na hita. W sensie podczas jednej walki. Na raz, powiedzmy. A to dosyć dobry wynik, biorąc pod uwagę, że jaszczur ma pierdolnięcie za 500. Także nie żarty. Ale nagroda jest adekwatna, bo jednak berserker daje co? Może dać smoczy korzeń. Czyli najbardziej wartościowy, zdaje się, przedmiot w całej grze dla wojaka. Skrzynia. No, kombinacja prosta, nie powiem, że nie.
I spuchnięta rybka była. Jedna bryłka rudy, trzy wytrychy. Trzy wytrychy, lol. Czarny kryształ? Royce, to gdzie ta ruda jest? Tu się okazuje, że to nie było wcale tutaj. What? Coś się pojebało. Czy jest tu jeszcze jakiś drugi wodospad, gdzie ruda mogłaby być? No nie ma. Cóż. Jak to się mówi, cóż. Nie wiem, co dalej. Ha. Ot. Ciekawostka. Tu jest troll. Ale mu chyba nawet nie odbieram nic jeszcze, nie? Sprawdźmy to. Ty, odbieram. Ty, a jak mu za plecy wbiegać? Tylko to nie takie proste. Ja pierdolę tę walkę. Ta walka to będzie trwać do jutra. Trollest. Nie chcę nawet z nim walczyć. Gościu, odpuść sobie. Ja tu wrócę i go dopierdolę. Tylko panowie, nie teraz, no szanujmy się. Ja będę 5 minut walczył z trollem. O, zebrałem, zgubiłem agro i tyle. Przecież to można później o wiele efektywniej robić i czyścić, a nie teraz marnować czas. Jeszcze żeby tam jakaś nagroda z tego była, to tak, a to sztuka dla sztuki. O, tu dziura w jaskini. Piękne. Teraz muszę do chłopców wskoczyć z powrotem. Bo jeśli się nie mylę, to ich jeszcze nie okradłem. Czy okradłem? Teraz, hey, teraz już okradłem, no. Twój... Oho. Serce i róg. A cieniostwora jeszcze chyba nie nastukam. To jest przykre. Ale no niestety, taka kolej rzeczy. Ej, nie zrobimy nic więcej w górniczej na ten moment. Jakieś pojedyncze potwory? Tak, jestem w stanie zabić. Ale tu wielkiego farmienia nie będzie. A pytanie, czy orkowie się agrują grupowo? Zobaczmy. Tak. Niestety agrują się całą grupą, to mi to w niczym nie pomoże. Idziemy. Zmiana planów. Idziemy do Jarkendaru. W takim układzie. Przełęczy Górniczej Doliny. Tak. Tutaj już questów i tak żadnych nie wykonam. Pierdolić. Pu. Jarkendar, Korinis można wyczyścić? Zombie? Szkielety? Powiedziałbym, że nie głupia opcja. Chociaż tu jakichś wielkich nagród nie będzie. Przepraszam. 16 bryłek rudy? No nieźle, nieźle. Całkiem nieźle jak na totalnego kmiota. Mamą w ogóle jeszcze mam staków. Wydaje mi się, że 1000 punktów HP to jednak będzie ciężej wbić niż na początku. Sobie założyłem. Oczywiście piję kawę jak zwykle z cholera łyżką w środku. Kiedyś skończy się to śmiercią tragiczną na streamie. Dobra, w końcu jestem w stanie pokonać te wargi. Tych wargów
ono wargi? Ono, rozumiecie, ono. Znowu jedna z tych głupich bestii. A, weź spierdalaj. Dlaczego tak? Zobaczcie, że nic nie robi temu wargowi. No zobaczcie, kompletnie. Dobrze było, jakby ci rycerze padli tutaj, to mówię poważnie. Bo oni teleporter, zdaje się, dadzą mi. Cholera, przeżył. Się teraz schiluje. Ajajaj, gdzie jest drugi worg? Gdzie jest drugi worg, ty? Tu jest worg. Chodź, gościu. Mam nadzieję, że go dobrze tam przetrząśniesz. Przy okazji wartałoby z niego broń wydropić. To jest warta chyba z 1000 gulda. Znowu jedna z tych głupich bestii. No walczy się na sukę. Oj, patrz! No nie, no panowie. Z tobą, bestio. Parodia, jak zwykle. Jak chcesz, by było tak, to jest zupełnie w inny sposób. Ajajaj. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No ale jak już tak wyszło i nie będziemy mieli teleporta, kurczę, to się mówi trudno. Wyciągam łyżeczkę, dopijam kawę. No i teraz można grać. Wyczyszczę te jaskinie tutaj obok. Ej, nie pierdol. Że ja morę rzuciłem na te wargi. Nie, nie rzuciłem na wargi, prawda? Chyba? Mam nadzieję, że nie. Ajajaj. To byłby lekki... przypiks. Delikatny. A na zombie da się rzucić? Nie da się, ale ja mogę many nie mieć. A, to by miało sens, jakby się na zombie nie dało rzucić, bo przecież tam nie ma duszy w tym, to już dedek jest. No właśnie, to już jest dead. Dobrze ich. No pierdala. Weź, o! Jaka buła! Jaka buła, ten zombie ma z 500 damage'u, spokojnie. Nie. Nie wiem, czy w trzecim rozdziale nie będzie regeneracji zarówno many, kondycji, jak i zdrowia, umiejętności. Mam nadzieję, bo... Co? Co tu się od Jani pawliło? No... Ej. Zaskoczyło mnie to niezmiernie, że takie pierdolnięcie? Nie jest dobrze. Jest, żeby nie powiedzieć... Niedobrze. Tak to skwituje, zróbmy potki. Przecież zaraz nie wyoblę. A jedne poty. Też nie za dużo tego. Jeszcze chyba jakieś mogę mikstury, tutaj do many to z grzybów, ale jeszcze będę mógł chyba mikstury do... Czy jakieś jedzenie podnoszące HP? Ja nie pamiętam tych wszystkich formułek. Ale coś takiego wydaje mi się, że było. Teraz zmiana broni. Czy mam leczenie przy sobie? Mam. Także uleczyć się. Pyk. Przed nami dosyć skomplikowany zestaw questów. No dobra, jest nie najgorzej. Coś odbieram cieniostworowi. Muszę też go zabić. Nie, że chcę, tylko muszę.
Nie pierdol. Jak zwykle jakiś pet się musiał napatoczyć. A HP schodzi jak ja pierdolę przez kondycję. Nie masz mikstury leczniczej. Ajajaj. Chłop się zmęczył, że prawie no, nie umarł. Także trzeba się przespać. Tutaj zdaje się będą szkielety do zrobienia. I bonus. Do rana. Ty, nawet mnie do HP do końca nie wyleczyło. Idź ty w dupę. Tfu. Pełzacz? A właśnie, zobaczmy ile ja w końcu pełzaczom odbieram. No nie najgorzej, tylko to zatrucie to było zupełnie niepotrzebne, ale... Myślałem, że tu będzie jeden, nie widziałem tego drugiego zawodnika. A jeszcze mikstury są do zrobienia z głów pełzaczy. Tylko, że to na później. Tutaj dobrze by było ich pojedynczo odciągnąć. No, dawaj. Tak, potrzebuję też w miarę... Ja pierdolę, debile. Nie chciałem tam na mostku walczyć. Bo jak się zblokuje postać, to wiadomy wynik może być. A ciekawe, czy tego ogara jestem w stanie zabić z tego miecza tutaj magicznego, bo on w końcu jest duchem. Teoretycznie jestem w stanie go zabić, bo jeśli to duch, to dostanie w pierdol. Nie oszukując się. Zresztą te ogary tam w bibliotece również. A to z kolei mi mówi, że jestem w stanie zrobić bibliotekę w tym momencie na te wszystkie bonusy. Ale pierdolną. Widzieliście to? No panowie. Pierdolił to. Nie żarty. Oj, 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 biją, że tak powiem, bardzo mocno. Biją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakaś tam tabliczka. O, no i życia, bardzo dobrze. Tutaj zanim zdechnę, to muszę zmienić pierścionek na ten. I lecimy z tematem. Okej, okay. Kolejny poziom. Pierścień mroka. Ile HP? 730. No panowie, jest... Wedle moich kalkulacji jest słabo. Czy ktoś tu w ogóle leczy? Ktoś mnie może uleczyć w Jarkendarze. Na przykład z magów wody, czy ktoś leczy? Nie, chyba nie leczą. Zaturas? Nie. Co za test? Niech. Czekaj, bo jest opcja, że ktoś może faktycznie leczy. Do obozu bandytów. Ten zielarz?
No nie, on nie leczy. Tu nikt nie leczy, co ja też pierdolę. A dobrze, że tu jestem. Potkę na full wyleczenie i tak założę. Idziemy zrobić tego smoka. Może być tak dalej. W sensie smoka, ducha, ogara. Nie musisz mi tego mówić. Tak to się chyba profesjonalnie... A, i błotne węże można zabić. O tyle to jest ciekawe, że tu jest quest związany z nimi. On myśli, że to takie łatwe. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Miguel. O, była lekka szansa, że ten Miguel leczy, ale jak widać nie ma takiej opcji. Wszystko napierdala. Pod 500 wszystko ma HP, damage'u i tak dalej. Znaczy HP akurat nie. HP to mają potwory po 1000 plus. Hej, ty! A nie 500. Przyjdę później. Tutaj hey. Save. Chodźmy, rozumiem. Idą. Tu aż 3 błotne węże? To lipa. Nie no, panowie. Ja im ledwo co odbieram. Przecież on nawet ich nie bije. Chodź ta, boys, chodź ta, to wam coś pokażę. Może jakby pierdolnąć dużą kulę ognia, ale to nie jest obszarowe, nie? O! Ale burza ognista jest. Teraz. Bijemy potkę. Fucking hell. Że tak powiem, fail miał miejsce. Jakbym to przykastował do końca, to pewnie by padły. Cholera. Ajajaj. Czy one przyspieszają, jak mają mniej HP? Czy mi się wydaje? Można by użyć lodowej fali. Nie mam many. Zajebiście, że nie mam many. Chyba Logan się odpalił na chłopców. Ty, Logan teraz padnie, nie! No i padł! Jaki fail, nie, to się nie dzieje. Ale dobrze. Ja wam powiem, że dobrze. Bo teraz jestem w stanie zrobić to profesjonalnie, tak jak trzeba było na samym początku. Tylko zobaczmy, czy ten wąż ma takie same staty jak poprzednie. Może na razie pieprzyć, bo on powinien mieć mniejsze. No właśnie. On troszkę mniej HP ma, jako że jest questowy. Poza tym jest pojedynczy, także łatwiej go zabić z tegoż powodu. Mega combo. Dobrze. Tam był klucz do chaty Lou, do tej w karczmie. Natomiast czy on coś nam daje? No nie, chyba. Tam jakieś powinny być miksturki i przepisy. Pu, na te przepisy. A to mnie interesowało. Zmienię zbroję na tę lepszą. Czy ten ogar będzie dostawał w pizdę? Bo to jest duch. Proszę spojrzeć. O to chodzi, że to jest boss, a nie duch. Zrobili go tak, żeby się nie dało go zaorać. Pój im na mordę. Naprawdę, zrobili go tak, żeby... Ajajaj. O, coś mu odbieram. I
teraz wyobraźcie sobie, że miałbym broń dwuręczną. No tak szybko to by to nie szło. Forget about it. Oczywiście tu można polemizować, czy to idzie szybko. Ja bym powiedział, że idzie dosyć wolno, ale... Ale co, potwór pada, prawda? Kto by nie powiedzieć, potwór pada. Tylko tutaj to nie był duch, więc mówię, nie było żadnego modyfikatora z broni na duchy, na szkielety i na jakieś tam nieumarłe potwory. To też było to mało płynne. Znaczy, nie, inaczej, walka była mega płynna, tylko że długa... Ze względu na to, że damage'u nie ma. I nie będzie. Na razie. Dobrze. Teraz tak, przez całą jaskinię zrobić slalom. Unikać łzaczy wojowników, bo to ścierwo ma 1000... Ja pierdolę. O tym mówiłem. 1000 punktów movement speeda, mobility wysokie i tak dalej, ale również damage taki, że jak przypierdoli, to zabije pewnie na hita. Także odpuścić. Tutaj można jeszcze spróbować podjąć próbę bicia tego tutaj... Pięknisia, zwanego, nie wiem, duchem. To nie jest duch, ale to też jest boss. Także to mi w tym momencie powinno... Ogar. One mają tendencję do łapania agro z końcówki mapy. Ledwo cię widzą i już biegną na full speedzie. Czekaj. Pierścień dzika i walimy się na pizdę. Ja wierzę. Panowie, ja wierzę, że... A czemu jak to jest duch? Teoretycznie jak to jest duch... Czekaj, bo to jest duch. Czy gra dała mu status nieumarłego? Nie, to nie ten save. Nie tędy droga, panowie, to musi być dynamicznie. Czy gra dała mu status nieumarłego? To mnie interesuje niezmiernie. Proszę, powiedzcie, że... No nie dała. Wiecie, kurde, nie ten save. Wiecie, po czym ja widzę? Bo nie podświetla się na niebiesko śmietnik. Fuck. No nie ma tragedii. Jak przeżyję pierdolnięcie z pionchy, przeżyłem. Nie przeżyłem. Dlaczego? Dlaczego ta gra jest czasami taka... Dlaczego? No dobra, no to... See you on the flip side. Widzimy się już, jak będę po drugiej stronie i... I zobaczymy, co wtedy. Brr, dobrze, zawitaliśmy w kanion. Czy tam do kanionu, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Żeby miało sens logiczno-myślowo-lingwistyczny. Ale powiem wam, co ma sens na 100%. To, że teraz napierdolę bossa. The big boss. On duży jest, ty. Duży wafel. Ale miękki. Pierdolić, ja nawet nie widziałem, kiedy... Zapomniałem o tej mechanice, że trzeba na potwora wchodzić. Po każdym hicie musisz podchodzić, żeby on się odsuwał. Jak wykonujesz ataki bez przemieszczania się do przodu, bez skracania, to tak działa AI, że spamuje ataki. Trochę jak w Gothicu Trójce. Ale tak się robi na tylko niektóre potwory, kretoszczury na przykład. Bo kretoszczury potrafią spamować ataki. Szczury potrafią spamować. Ja pierdolę tę muzykę. Nie. To się nie dzieje. No, także tak jak mówiłem, kretoszczury potrafią, szczury, jakieś tam inne potwory, powiedzmy. Kilka występuje w całej grze, które rodzajów, które potrafią tak spamować. Wtedy podchodzisz co hita do przodu i AI działa w ten sposób, że ono się cofa, żeby skrócić, a w zasadzie, żeby odzyskać ten dystans, który ty skracasz po każdym hicie. Ja takie głupie, ale grało się w Gothica, to się wie, takie tam triczki.
Jak to wszystko on napierdala? A ja... Nie taki znowu w ciemię bity, bo... Trochę tego HP się ma, prawda? I mimo wszystko nie czuć tego... przepraszam, nie czuć tego HP w ogóle. Jak dostaję bułkę, to prawie że na strzała. No ale leczenie średnie leczy 100% niemalże, nadal. Czyli w miarę efektywność leczenia jakaś tam zachowana. No mówię, wyobraźcie sobie, że bronią dwuręczną się klepie z tym. Przecież ja minutę bym go napierdalał. Wszystko fajnie, tylko nie byłbym w stanie podchodzić tak szybko i spamować tych ataków, więc... No to byłoby flegmatyczne, nieefektywne, wiecie, niby spoko, bo to trochę inny rodzaj walki, bo tam bardziej bazujesz na dystansie, a nie wpierdalaniu się w potwora i go DPS-owaniu jak najszybciej. Ale no czas, to znowu chodzi o czas. Czy ktokolwiek chciałby oglądać, jak ja dwie minuty klepię losowego potwora mid-tierowego? No nie, ja sam nie chciałbym tego robić. Dlatego łucznik jest fajny, jak jest już zrobiony, bo największy damage ze wszystkich klas ma. I zwyczajnie burstuje na hita, na dwa hity te potwory. Także to jest spoko. Cholera. Ja nie mam siły do tej gry. Przecież ja tym pierdolonym pełzaczom nic nie robię. Panowie, na dzisiaj to będzie tyle. W kolejnym odcinku idziemy podbijać bibliotekę orkową. Także będą jakieś bonusy, będzie coś. Nie wiem, jaka będzie technika wejścia, bo chyba trzeba zabić szamana, jeśli się nie mylę. Szamana tychże orków, żeby w ogóle dostać się do tej biblioteki. Być może polecą deszcze ognia łamane przez burze piorunowe. Także trzymajcie się gorąco, unikajcie burzy.